Po 50 latach 14 wraca do Wilanowa. Dodatkowo pojawi się nowa linia 16 i 19. 35 zostanie zlikwidowana. Jedna linia pośpieszna i jedna linia ekspresowa, autobusowa dojedzie do Wilanowa. Nowe połączenie na Idzikowskiego. Powsin jednak pozostanie niewykluczony komunikacyjnie. Czyli likwidacja kilku linii autobusowych, w tym linii 200. O tym tylko w kolejnym wydaniu Tramwaj Kierunek Wilanów. W specjalnym wydaniu prosto ze studia, aby przeanalizować wszystkie komunikacyjne zmiany po otwarciu tramwaju do Wilanowa, jakie nastąpią w najbliższych miesiącach. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześć Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie mniejsze, a nie, Tramwaj Kierunek Wilanów, bo czas na analizę tych wszystkich zmian komunikacyjnych. Poprzednio to robiłem z Domku na Drzewie, gdzie analizowaliśmy jeszcze to przed konsultacjami społecznymi, na co można było mieć wpływ, jakie były propozycje pierwotnie od Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, jeżeli chodzi o komunikację po otwarciu tramwaju do Wilanowa. Natomiast po konsultacjach zmieniły się te trasy różnych linii. Okazało się, że jednak 15 nie będzie wykręcona, 35 w ogóle zniknie z Warszawy, a inne dwie nowe linie pojawią się w ogóle na mapie Warszawy. Z tym 14 się pojawi, 16 się pojawi i 19 się pojawi. Jest trochę tych zmian, na przykład 200 linii autobusowych w ogóle wyparuje, a jedna 500 dojedzie do Powsina jednak. No i E2 pozostanie jako linia przyspieszona, a właściwie ekspresowa. Trochę tych zmian jest, więc ja Wam dzisiaj wkrótce postaram się mniej więcej pokrótce Wam dokładnie pokazać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te zmiany. Powiem oczywiście jak zawsze coś od siebie jeszcze subiektywnie, więc na to bądźcie przygotowani. Ale już bez zbędnego gadania, jeszcze taki malutki wstęp od ZTM-u, jaki tutaj mamy. Ciekawostka jest taka, że linia tramwajowa 11 jeździ i już funkcjonuje. To chyba wszyscy wiemy, co nie? Natomiast ciekawostka jest taka, że 11, pomimo tego, że na tym krótkim odcinku jedzie tylko łącznie Gagarina, później Spacerową i Goworka, to i tak na tym krótkim odcinku zabiera w ciągu doby 7 tysięcy osób, więc bym powiedział, że w ciągu dnia poprzedniego oczywiście, więc bym powiedział, że jest naprawdę to całkiem niezły wynik, jak na to, że żadne linie autobusowe nie zostały zlikwidowane z okolicy na uruchomienie tej linii, nie jeździ ona też jakoś nie wiadomo jak strasznie często, a jednak jeździ też na krótkim odcinku, bo de facto to są dwa przystanki tramwajowe od Spacerowej. Natomiast jednak jest popularna i to tylko i wyłącznie pokazuje, że jednak tramwaj to tramwaj i ludzie lubią z niego korzystać. Już pomijając to, że jest wygodniejszy i bezpieczniejszy. Ale o tym już mówiłem ostatnio w poprzednim filmie z tramwaju do Wilanowa. Natomiast w drodze do Wilanowa tramwaj zatrzyma się na 12 przystankach. No i najciekawszy oczywiście element jest dla Was, jak szybko ten tramwaj przejedzie. No to plan jest taki, żeby tramwaj prosto z miasteczka Wilanów, z terminala krańcowego do centrum Warszawy dojechał w około 30 minut. Ja specjalnie sprawdziłem jeszcze przed chwilą, ile autobusem byśmy jechali na tej trasie, znaczy ile byśmy jechali autobusem na tej trasie, ale patrząc na to, że jedziemy 217 linią autobusową z właśnie przystanku Branickiego do metra, a później jedziemy metrem do stacji metra Centrum. I jaki był wynik? Wynik był taki, że na jak dojadę pokazało mi 32 minuty przejazdu. Więc de facto zyskujemy trochę. Chociaż trzeba pamiętać, że metrem chyba jest jeszcze wygodniej jechać niż tramwaj. Chociaż chyba to zależy od osoby, bo metrem trzeba byłoby jechać, ale najmniej trzeba byłoby się przesiąść i w metrze raczej już nie będzie miejsc wolnych. No i też mamy jedną przesiadkę po drodze z schodami. Natomiast to zależy oczywiście od osoby, ale spokojnie 217 pozostanie. Dobra, bez zbędnego gadania przechodzimy do tego, co coś faktycznie jakie są zmiany. Jedną zmianę na początku już wymienię, bo je faktycznie nie ma w tych pozostałych tutaj wypisanych, które tutaj możemy zobaczyć sobie w tym wstępie. Wstęp jest jeden i bardzo ciekawy, o którym mało kto pewnie wie, mało kto do tego doszedł. Pomijając to, że tutaj też jest informacja, ile będzie na tym głównym odcinku tramwaju, w sensie tam będziemy mieli teraz trzy linie tramwajowe i zamiast trzech linii autobusowych, 501, 519, 522, które jeździły no tam całkiem często, no te autobusy w ciągu doby było 16, w ciągu godziny było 16. Tramwajów na tym odcinku będzie więcej, bo będzie ich około 30 sztuk i co ważne, w tramwaju będzie w ten czas około 6 tysięcy miejsc, natomiast w autobusach jest około 2 tysięcy miejsc.
miejsc. Zakładając, że pojemność autobusu, bo tu mamy to założenie, to jest 125 miejsc, a w tramwaju to jest 200 miejsc. Tu dali Jazza i inny autobus, więc jakby ja wiem, że autobusy mogą mieć nawet więcej pojemności. Hyundai mają też na przykład większą pojemność niż te 200 miejsc, natomiast to takie zrobili założenia, jeżeli chodzi o te wyniki. Natomiast co jest faktycznie ciekawego, jeżeli chodzi o pierwsze zmiany podstawowe, których pewnie nie zauważyliście, to jest to, że autobusy linii 319 będą teraz kursować przez całą dobę. Nie tak, że w środku dnia jest dziura, teraz będą jeździć przez całą dobę. I to chyba jedyna zmiana, która jest nieujęta tam dalej w tych pozostałych zmianach. Natomiast cały czas 319, jak sama nazwa wskazuje, nie będzie jeździć w weekendy. No bo 300 nie jeżdżą w weekendy. Natomiast przechodzimy już faktycznie do zmian i zaczynamy od 14. 14 wraca na mapę Warszawy po 50 latach do Wilanowa. 14 została zlikwidowana, właściwie zawieszona niedawno. Zresztą jak zetkniecie sobie na mapy ZTM-u, to cały czas 14 w teorii dojeżdża do metra Wilanowska, tylko jest po prostu wyblakła, że jest zawieszona, tak samo jak 35. Natomiast 35 idzie trochę teraz inaczej, ale wracając do 14, 14 będzie jechać na swojej takiej trasie jak poprzednio, czyli jadąc z Banacha, później Groniecką, Filtrową, Nowowiejską, natomiast później się trochę trasa zmieni. Zamiast pojechać dalej Marszałkowską i pojechać prosto płaską do metra Wilanowska, bo skręci sobie w spacerową, przejedzie całym odcinkiem Belwederskiej, Jana III Sobieskiego i Aleją Rzeczpospolitej prosto do krańca w miasteczku Wilanów. 14 będzie jedną z głównych linii jeżdżących na tej trasie, natomiast 14 nie będzie jeździć, nie wiadomo jak strasznie często. W godzinach szczytu będzie jeździć co 8 minut, poza szczytem co 12, a w weekendy co 15 minut. Takie będą wyniki. Trasa będzie oczywiście standardowa, nie ma żadnych przystanków po trasie na żądanie. No bo to tramwaje. Takich bajerów już nie mamy w Warszawie niestety, chociaż był przez jakiś czas przystanek na żądanie, teraz już go nie mamy. Natomiast niemniej 14 będzie jedną z tych głównych linii po prostu łączących Wilanów z Ochotą, no i rzecz jasna również z metrem Politechnika. Docelowo najprawdopodobniej linia 14 będzie na takiej samej trasie cały czas jeździć, do momentu oczywiście otwarcia przejazdu przez Rakowiecką i dalej przez Pole Mokotowskie i jadąc prosto później do Warszawy Zachodniej. Też z ważnych elementów, o którym w sumie trzeba powiedzieć w tym miejscu, jest to, że tramwaje w związku z nowymi przepisami, które wchodzą albo już weszły, nie pamiętam jak to jest, muszą tak samo jak autobusy mieć na co najmniej jednym z krańców co ileś godzin dla pracownika, który jeździ danym pojazdem, mieć po prostu przestrzeń taką dla tej osoby, czyli żeby sobie odgrzać jedzenie, żeby sobie posiedzieć chwilę, pochillować i chociażby żeby sobie skorzystać z łazienki. Łazienki są na wszystkich krańcach w Warszawie, czy to jeżeli chodzi o autobusy i tramwaje. Tam takie to i to po prostu są w różnych miejscach, więc chociaż mamy taki ładny, uroczy to i to na linii 11. Natomiast w związku z tym, że miasteczko Wilanów będzie mieć trochę większy terminal krańcowy i tam de facto będą kończyć tramwaje swoją trasę co około 4 minuty, uśredniając rzecz jasna, no to siłą rzeczy tam tych tramwajów będzie dosyć dużo. I dlatego też, aby ZTM mógł po prostu sobie na spokojnie manewrować tymi wszystkimi tramwajami, specjalnie tam na terminalu krańcowym pojawiła się ekspedycja. Nie jest to typowa ekspedycja, jaką mamy w Warszawie, czyli jakieś kontenery poustawione, jakiś budynek obok pętli. To jest co innego, bo to jest budynek wynajęty, znaczy to jest lokal wynajęty w budynku. Nie budynek wynajęty. Lokal wynajęty w budynku, który się znajduje obok. Dojście do niego od pętli to de facto pewnie z 2 minuty z buta, tylko jest jeszcze przejście dla pieszych z sygnalizacją świetną. Natomiast pomijając ten element, nie jest coś takiego zrealizowane, więc dzięki temu, że tam jest taka ekspedycja, na spokojnie tramwaje linii 14 po zakończeniu prac na Warszawie Zachodniej będą mogły jeździć właśnie na trasie Wilanów, Warszawa Zachodnia. Dlatego też, z tego co zrozumiałem, żaden tramwaj bezpośrednio z Wilanowa nie będzie łączyć właśnie się z dworcem centralnym, bo plan jest taki, żeby po prostu zrobić połączenie nie z centralną, a z Warszawą Zachodnią, jeżeli chodzi o Wilanów. Natomiast takie informacje, więc jak coś na spokojnie 14 będzie mogła jeździć do Zachodniej, bo tam ekspedycji nie będzie, chociaż może jakiś lokal sobie tam zatem wrzuci, ale tak czy siak, ekspedycja będzie już w miasteczku Wilanów, więc tego problemu nie ma. Idziemy sobie dalej, bo linia 16 pojawia się w Warszawie. Nie wiem, co się na pewno istniała kiedyś linia tramwajowa 16, czy możemy to było zostawić prosto. I pomijając, to chyba jest, czekajcie, jest Warszawiki, tak, 16 istniała oczywiście w Warszawie, ja po prostu nie pamiętam tych czasów, chociaż nawet nie tak dawno została zlikwidowana, bo pokazuje mi tutaj na tej mapce, że do 2010 jeszcze jeździła i w 2010 jeździła na trasie Ratuszowa-Zoo-Woronicza.
Ale ciekawa trasa. No dobra, no tak czy siak. Linia 16 wraca do Warszawy po dosyć długim czasie, kiedy jej nie było. I teraz będzie zastępować linię 35. Ogólnie 35 po prostu znika z Warszawy. Natomiast linia 16 będzie główną linią tramwajową jeżdżącą po nowej trasie, bo będzie jeździć nie tak często jak dwójka. Umówmy się, nie da się częściej jeździć. Natomiast będzie jeździć jak będzie jeździć dwa razy rzadziej, czyli co 4 minuty w szczycie. Pomijając szczyt, będzie jeździć co 6 minut, a w weekendy będzie jeździć co 7,5 minuty. Ważnym elementem jest to, że połowa kursów tego tramwaju będzie skrócona i będzie jeździć tylko i wyłącznie do przystanku Muranowska, czyli do tego przystanku, który się został, czyli do tego rozjazdu, który został wstawiony na stawkach. Zresztą przez stawki ten tramwaj będzie cały czas jeździć. Linia tramwajowa 16 będzie jeździć do pętli tramwajowej Piaski, czy też jak to niektórzy nazywają przy drodzach Piski. Niemniej ten tramwaj będzie jeździć właśnie na takiej treści jak 35 aktualnie, czyli bezpośrednio z Piasek, później stawkami, całą Marszałkowską, tylko że później zamiast skręcać w prawo, jak to aktualnie robi 35, jechać tam na Banacha, pojedzie tak jak kiedyś, czyli pojedzie dawał kawałek dalej prosto Marszałkowską, natomiast na Płaskiej nie będzie mieć przyjemności zbytnio jechania, bo po prostu skręci od razu w lewo, zjedzie dalej Goworka Spacerową, przejedzie Belwederską, Jana III Sobieskiego, aby zakończyć swoją całą trasę, oczywiście w miasteczku Wianów, tam w sumie mogę to powiększyć. Więc tak będzie wyglądać ta cała trasa, jeżeli chodzi o przejazd linii 16. Niektóre kursy, tak jak powiedziałem, tu będą się kończyć. No i dzięki temu linia 15 jest cały czas na swojej podstawowej trasie, tu się nic nie zmieniło. 16 będzie jeździć bardzo często, tak jak powiedziałem to przed chwilą. No i co mogę powiedzieć, to jest według mnie dobra zmiana, bo dzięki temu 16 oczywiście będzie mieć całkiem ładną przerobować, bo w godzinach szczytu, dzięki temu, że jeździ co 4 minuty, będzie mieć przepustowość 3000 pasażerów na godzinę, więc to jest całkiem niezły wynik i to jest zupełnie nowa linia, co oznacza, że jakieś tramwaje z innych linii będą musiały zniknąć. Właśnie chyba dzięki temu, że 35 zostało zlikwidowane, to w ten sposób 16 de facto będzie kursować za całe 35. No wydaje mi się, że mimo wszystko i tak jakieś linie tramwajowe w całej Warszawie będą pocięte przez to, w sensie głównie 33, ale 33 będzie pocięte dopiero później, bo później za parę miesięcy, czytaj na wiosnę 2025 roku, zostanie uruchomiona pętla tramwajowa autobusowa Stegny. I wtedy na tramwaje też dojadą właśnie do tej pętli i to będzie na razie jedna linia 19. 19 będzie jeździć podobnie jak 33, ale jednak skręci później w lewo. Słuchajcie, 33 ma główną rolę na Bielanach, żeby połączyć mieszkańców z metrem Mocinym. Tego ZTM próbuje pokazywać, że nie i dlatego połączenia na tamtej relacji z metrem Mociny są likwidowane jak tylko i wyłącznie można. Dlatego też ta linia będzie jeździć do nowego Bemowa zamiast 35, przynajmniej taka jest oficjalna wersja. Niemniej 35 nie będzie, 19 będzie z nowego Bemowa, całym odcinkiem 33 później, no i później oczywiście skręca sobie w tutaj Nowowiejską, jadąc Marszałkowską, no i jedzie prosto do Stegien, czyli żeby dojechać do Stegny, jedzie Jana III Sobieskiego i później skręca w Świętego Bonifacego. W ten sposób 19 połączy z tą część Dolnego Mokotowa, bo nie Wilanowa, to Dolnego Mokotowa, chociażby z całą Aleją Jana Pawła II, wraz również rzecz jasna z dworcem centralnym, jeżeli chodzi o jakieś główne punkty komunikacyjne. Na minus faktycznie jest to, że mieszkańcy Wilanowa nie będą mieli tego połączenia bez przesiadki, natomiast de facto te tramwaje będą mieć tak często, że przesiadka w tym miejscu na taki tramwaj raczej nie powinna być dużym problemem. Wiadomo, że 19 nie będzie jeździć tak często jak te pozostałe linie, które wymieniłem wcześniej, bo będzie w szczycie jeździć co 8 minut, poza szczytem co 12, a w weekendy co 15 minut. Niemniej nie powinno być aż tak źle. Natomiast jeżeli chodzi o linię 35, tak jak powiedziałem, to już nie 11 w tym filmie, będzie całkowicie zlikwidowana, głównie będzie zastąpiona właśnie przez linię tramwajową 16, więc po prostu taka trochę kanibalizacja, więc zamiast zmieniać teraz 35 i numerację, bo ogólnie 35 też z racji tego, że to jest, zaczyna się od trójki z przodu, ona powinna jeździć rzadziej, a żeby zrobić częściej 16, właśnie ten tramwaj do Wilanowa, zrobili po prostu 16, więc no to jest pokręcone. Zresztą numeracje tramwajów aktualnie w Warszawie są całkowicie rozregulowane względem tego, jak w teorii powinny wyglądać. Chociaż po likwidacji 35 może aż tak źle w sumie nie będzie. Niemniej, przechodzimy sobie do autobusów, bo w autobusach rzecz jasna jest również trochę zmian.
Może jeszcze zanim przejdziemy do autobusów, ja tylko i wyłącznie pokażę, jak wygląda linia 35 aktualnie. 35, które będzie likwidowane, wygląda aktualnie w ten sposób. No i jak widzicie, trasa jest taka, że aktualnie właśnie te tramwaje jadą właśnie z pętli Piaski i później jadą tą swoją trasą przez tutaj Stawki Marszałkowską. No i normalnie jeździły do wyścigów, ale ostatnio ZTM stwierdził, że lepszy jest dojazd na Banacha. Ja osobiście stwierdzam, że nie. No ale no, likwidacja tej trasy więc w ten sposób i tak aktualnie jeżdżą te tramwaje. Natomiast, żeby odnieść się do tego, co było z 33, 33 ma ten odcinek właśnie, że jedzie do metro Młociny, ale de facto część kursów jest i tak skończona do Pisków, znaczy Piasków, przez co no de facto ta część Bielan po prostu nie ma dojazdu do metra z tej strony, tylko musi jechać tutaj prosto do placu Wilsona. Natomiast no tak to wygląda, jeżeli chodzi o zarys, nie do placu Wilsona, no do metra to musi jechać do ONZ-u, ewentualnie do pola Mokotowskiego, więc jakby... No widzicie, dlaczego mieszkańcy po prostu chcieliby mieć takie lepsze, szybsze połączenie. No dobrze, no to tak to wygląda, jeżeli chodzi o te zmiany. Przechodzimy sobie do linii 107 i sobie może na początku zetknijmy, jak wygląda aktualnie linia 107. To jest jak coś strona z biurką live. Tu możecie sobie patrzeć na wszystkie komunikacje, na informacje i z tego, co kojarzę z nowości, znaczy tego jeszcze nie mam, no ale tu jest mnóstwo bajerów, jeżeli chodzi o tą stronę. Chyba z moim, jednym z ulubionych, nie wiem, czy to już zostało wprowadzone. Nie, tego jeszcze nie mamy. Ale najnowszy bajer, który się pojawi w najbliższych dniach, to będzie to, że będzie można sobie na spokojnie sprawdzić, z której strony pojazdu jest więcej naświetlenia słońca i gdzie usiąść, żeby was słońce nie paliło. To jest według mnie cudowny bajer. Ale dobra, wracając do meritum i do żadnego lokowania, którego tutaj nie było, bo to jest moje osobiste zdanie o tej aplikacji. Natomiast wracając do 107. 107 aktualnie jedzie na EC Siekierki, jadąc po prostu właśnie stąd. No jak widzicie, jedzie sobie przez same centrum i później obsługuje właściwie tutaj całą część, jeżeli chodzi o Powiśle i tutaj również, jeżeli chodzi o Sielce. Natomiast w nowej trasie linia 107 będzie cały czas jechać z Esperanto, czyli właśnie z tego kręca w tym miejscu. Natomiast teraz pojedzie inaczej, bo będzie jechać Czerniakowską, natomiast zamiast kręcać sobie do EC Siekierki, pojedzie prosto do metro Wilanowska. No, miary prosto, oczywiście zachowując swój odcinek na Sielcach, aby po prostu móc obsłużyć ten rejon. Natomiast dalej po prostu przejedzie prosto i dojedzie najkrótszą trasą do metro Wilanowska. Będzie jeździć w szczycie i poza szczytem co 15 minut, a w weekendy co 20 minut, więc będzie to całkiem częsta linia. Ten odcinek, który jest tutaj zlikwidowany, będzie zastąpiony przez linię autobusową 108 w niektórych miejscach i przez linię 130 oraz 162, więc to nie jest tak, że całkowicie zmienia się. No, ja nie korzystam z tej linii, więc sam nie powiem, czy to jest strona na plus, czy na minus. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Zresztą dajcie znać w komentarzach o wszystkich zmianach, które tutaj widzicie, bo na pewno wiem, że część jest kontrowersyjna i będziecie mieli ją w poważaniu. Dalej przechodzimy do linii autobusowej 108, która, zobaczmy jak wygląda aktualnie, więc sobie przejdźmy sobie do linii 108, którą możemy zobaczyć sobie tutaj. No i linia autobusowa 108 jedzie przez to, że aktualnie jest skrócona do Łosiowej na bardzo krótkiej trasie, więc de facto trudno to odnieść do tego, jak ona faktycznie wygląda. Niemniej, jak patrzymy aktualnie, tak to wygląda, jedzie sobie do placu Trzech Krzyży. Natomiast docelowo będzie jechać dalej, przejedzie sobie przez ten odcinek Łosiowej, no i jedzie po prostu do pętli autobusowej Stegny. Z tym, że na razie będzie jeździć inaczej, bo pętla autobusowa Stegny i tramwajowa jeszcze nie istnieje, więc do czasu jej otwarcia będzie trochę inaczej wyglądać. Jak to będzie z wdrażaniem tych wszystkich linii autobusowych i tramwajowych, powiem na koniec filmu, bo to jest trochę pokręcone. Ale spokojnie, postaram się Wam wytłumaczyć najbardziej, jak to jest możliwe. Natomiast niemniej, ta linia będzie jeszcze na razie jeździć trochę inaczej na samej końcówce. Natomiast ważne jest to, że będzie jechać tutaj przez całą tą część, jeżeli chodzi o EC Siekierki, i później dojedzie po prostu najkrótszą trasą, jak to jest możliwe, do tramwajów, aby była po prostu dobra przesiadka na linie tramwajowe. Do czasu oczywiście budowy będzie cały czas jeździć ta linia troszeczkę inaczej. Będzie zastąpiona linia 108, zastąpi linię 164 w niektórych miejscach, jeżeli chodzi o tą trasę. Na ulicy Augustówka autobusy linii 108 zastąpią linię 163, a odcinek do stacji metra Wilanowska będzie również realizowany przez linię 163. Zresztą to za chwilę zobaczycie, bo te linie naprawdę całkiem ładnie się ze sobą teraz łączą. I jeżeli faktycznie częstotliwość będzie dograna, to po prostu będzie przesiadka w wysokości 10 minut. Linia będzie jeździć ogólnie w ciągu doby co 20 minut, chyba że weekendy, to wtedy co pół godziny. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o linię 108. Tymczasem przechodzimy sobie do linii 130, która jest zupełnie nową linią autobusową. I ta linia, powiedziałem, już ją chwaliłem przed konsultacjami społecznymi i teraz po nich
i po zmianach mogę powiedzieć, że to jest zmiana na bardzo duży plus, bo w końcu Idzikowskiego będzie mieć swoją linię autobusową, a zasługuje jak najbardziej. Patrząc aktualnie na transport publiczny, jeżeli sobie wyjdziemy stąd i sobie wejdziemy na mapę, nie ma tutaj właściwie żadnych autobusów jeżdżących ulicą Idzikowskiego w tym miejscu. No tutaj jest mnóstwo autobusów, bo to jest pętla. Natomiast niemniej na tej ulicy tutaj nie ma żadnych autobusów. Pomimo tego, że przystanki zostały wybudowane w ramach przebudowy tej ulicy, to cały czas jest tutaj pusto, bo był plan, aby po otwarciu tramwaju do Wilnowa w tym miejscu uruchomić nową linię. I tak właśnie też się również stanie. Linia autobusowa 130 będzie funkcjonować na zupełnie nowym odcinku EC Siekierki metro Wilanowska. Przy okazji to będzie połączenie właśnie bezpośrednie Augustówki z właśnie metrem Wilanowska, a przy okazji ulica Dzikowskiego i ten cały odcinek będzie skomunikowany w formie nowej ulicy wewnątrz Mokotowa. Zobaczymy, jak ona będzie faktycznie funkcjonować i ile osób będzie z niej korzystać. Jestem bardzo dużo tego pozytywnego wrażenia i mam nadzieję, że faktycznie dobrze wyjdzie. Linia będzie gdzieś w szczycie co 15 minut, poza szczytem co 20 minut i tak samo w weekendy, czyli co 20 minut. To jest zupełnie nowa linia, której jeszcze w Warszawie nie mamy. Następnie 131. 131 kursuje w Warszawie, więc sobie możemy zerknąć i zobaczmy sobie, jak aktualnie jeździ 131. 131 jedzie aktualnie na trasie, no też jest w kursach wydłużonych, natomiast ważne jest to, że jedzie z dworca centralnego najkrótszym odcinkiem, tutaj bezpośrednio przez właśnie spacerową Goworka i Gagarina. Tu, jak dobrze wiemy, mamy teraz linię tramwajową 11. No i dlatego też linia 131 nie będzie dublować 11, ale cały czas dojedzie do metra i do tramwajów. Plan jest taki, aby po pierwsze było połączenie z 11, jak ktoś chce się szybko przesiąść do tramwaju. Natomiast jeżeli nie, to zamiast linii 517, która tam funkcjonowała na dolnej części Powiśla, na Powiślu jak funkcjonowała, będzie linia 131 jadąca cały czas do dworca centralnego. W skrócie nie będzie tak, że Wilanów traci połączenie Wsińskiej. Cały czas będzie jeździć oczywiście ta linia w kursach wydłużonych do Wilanowa. Natomiast ważne jest to, że po prostu ten odcinek będzie mniej więcej takiej samej trasie, tylko po prostu bez dublowania samej części, jeżeli chodzi o linię 11. Według mnie osobiście zmiana na plus. Linia będzie jeździć w podstawowej trasie co 10 minut w szczycie, poza szczytem co 15 minut i w weekendy też co 15 minut, więc będzie jeździć całkiem często. Natomiast na trasie wydłużonej do Wilanowa będzie jeździć w każdym dniu tygodnia co pół godziny, niezależnie od godziny w ciągu dnia. Także tak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o linię 131. No i tymczasem linia 139, która aktualnie wygląda następująco. Jak sobie w nią tylko wejdziemy. Linia 139 aktualnie jedzie na odcinku Ogród Botaniczny metro Wilanowska. Na takim, że też i odcinku jadąc przez Powsień i Wilanowską jako główne połączenie tej części Wilanowa właśnie z metrem. Zmiana jest dosyć kolosalna, mianowicie będzie cały czas ogród botaniczny, ale na najkrótszej linii do metra. Czytaj, żeby szybko połączyć i zrobić dobry dojazd, ta linia będzie jechać prosto do metro Kabaty. No i jeżeli chodzi o mieszkańców Powsina, to jest na pewno zmiana na duży plus, bo de facto uzyskują zupełnie nowe połączenie. Ogólnie Powsin według mnie po zmianach kolejnych, które tutaj zostały wprowadzone, wychodzi właściwie na duży plus, jeżeli chodzi o te zmiany. Co się wiadomo, że dopiero kiedy dojedzie tramwaj w przyszłości do Powsina, to Powsin będzie w końcu skomunikowany, a wiemy, że to jest prędzej niż później. Czy nie wiem, czy za naszego życia, ale prędzej niż później. Niemniej, zanim to się wydarzy, będziemy mieli właśnie takie połączenia bezpośrednie do metro Kabaty. Znaczy do osiedla Kabaty, ale to jest bezpośrednio właśnie metro Kabaty. Linia będzie jeździć co pół godziny przez całą dobę, przez każdy dzień w tygodniu. No i będzie właśnie połączeniem właśnie w nowej relacji razem z linią 239. Natomiast też tam będą dodatkowe połączenia, jeżeli chodzi o tę relację raz z linią 519 i 251, bo jedna linia pośpieszna pozostaje w Wilanowie. Oczywiście nie będzie jeździć do samego Wilanowa, tylko głównie do Powsina, jeżeli chodzi o te części centralne, bo wiem, że lubicie tak bezpośrednio nazywać, że Wilanów to jest jakaś jedna przestrzeń, Targówek to jest jedna przestrzeń, Brudno to jest inna przestrzeń, więc tutaj mówię po prostu, że będzie jedna linia pośpieszna w Powsinie. Także tak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o linię 139. Będzie po prostu skrócenie tej trasy bezpośrednio do metra Kabaty. Inna zmiana jest, jeżeli chodzi o linię 163, którą możemy sobie zerknąć na nią teraz. Linia 163 zmieni się trochę bardziej, bo aktualnie jedzie na takiej trasie, czyli z pętli Stegny. Aktualnie nie ma dojazdu do pętli Stegny, no ale
umówmy się, spęd i stegny, jedzie prosto do Wilanowa, ale jadąc przez całe zawady i w skrócie robi taką jedną wielką wycieczkę. Aktualnie będzie robić cały czas taką wycieczkę, ale troszeczkę inaczej. Wejdźmy sobie 163, będzie swoją robić atrakcję z tym, że wydłuży swoje krańce do metra. Czytaj, dojedzie do metro Wilanowska i do metro Imielin. Aż z racji tego, że tutaj cały czas pętla jest okupowana przez bazarek, no to nie dojedzie do pętli w tym miejscu, tylko do Centrum Onkologii, bo tam po prostu kręcąc się po tych uliczkach Neurosynowej jest w stanie po prostu to zrealizować. Natomiast ważne jest to, że de facto podstawowa część tej trasy pozostaje mniej więcej taka sama, z tym, że linia 163 będzie łączyć zawady w dwóch miejscach, z metrem i z tramwajami. No i de facto dzięki temu będzie niezłym po prostu motorem komunikacyjnym, jeżeli chodzi o tą część miasta. Będzie jeździć też w miarę często, bo co 15 minut w każdym dniu tygodnia, niezależnie od godzin szczytu, więc to jest bardzo dobra informacja, że linia po prostu będzie co 15 minut i łączyć jedną i drugą stronę. De facto więc linia, jeżeli dobrze będzie skomunikowana z przystankami konkretnymi, co 7,5 minuty będzie jechać w kierunku jednej lub w kierunku pierwszej linii metra i w kierunku tramwaju do Wilanowa. Więc to jest według mnie bardzo dobra zmiana na plus, jeżeli chodzi o tą część, bo po prostu ta linia będzie dobrze obsługiwana. No i tak jak powiedziałem, ta jedna linia tam kończyła swoją trasę właśnie jadąc z Siekierek, swoją trasę na Stegnach, no i właśnie będą przesiadki do linii 163, która będzie tutaj jechać po prostu dalej do metro Wilanowska, jeżeli ktoś tędy będzie chciał po prostu jechać. Tymczasem linia 164 też zmienia się w tym miejscu i sobie klikniemy 164. Linia 164 jedzie nam właśnie tutaj przez Augustówkę i później jedzie przez odcinek teraz tramwaju do Wilanowa w tym miejscu na budowie i kończy swoją trasę na Kępie Zawodowskiej. Trasa będzie skrócona, w sensie będzie po prostu nie dublować tramwajów tak w głównej mierze. Znaczy oczywiście główny odcinek tutaj do Kępy Zawodowskiej będzie pozostawiony, jeżeli chodzi o dojazd do Wilanowa, natomiast chodzi o to, żeby po prostu ten odcinek trochę pozmienić, żeby mógł częstotliwość tutaj się pozmieniała i też żeby był po prostu dojazd do Wilanowski. Bo wiadomo, że tramwaj do Wilanowa jest dobrym inwestycją, natomiast on jest w relacji samego miasta w jednej lokalizacji. W sensie, no tramwaj do Wilanowa jedzie owszem, ale tędy. Aleją Rzeczpospolitej, Jana III Strybyckiego i Belwederską. Natomiast tutaj na Połsińskiej i przy Pałacyku w Wilanowie, no od niej o tym tramwaju to tylko właśnie czasami może usłyszę, jak będzie kompletna cisza, to znaczy jest niemożliwe w tej części miasta. Natomiast jakby była kompletna cisza, to usłyszę jakieś dzwonienie tramwaju. Natomiast w praktyce oni go nawet nie zobaczą. Więc aby oni mieli cały czas dobrą komunikację z centrum miasta i ogólnie po prostu z Warszawą, jeżeli chodzi o części centralne, będzie po prostu cały czas komunikacja autobusowa zrobiona do metro Wilanowska, tak aby Wilanowska cały czas miała właśnie swoje połączenie. I w ten sposób linia 164 będzie łączyć bezpośrednio Kępę Zawodowską z linią tramwajową wraz również z linią metra. Pomijając to, będą też kursy wydłużone, właściwie pozmieniane, jeżeli chodzi o dojazd na dłuższym odcinku. Czytaj, w związku z tym, że tutaj jest oczywiście dojazd na rejony już bardziej oddalone, natomiast tutaj są bardzo małe ulice i tam autobusy muszą jeździć, no już z tej prezentacji tylko wam pokażę, gdzie to jest, tam po prostu jest węziej, tak, w dużym skrócie, czekajcie, szukam, zaraz to znajdę. O, jest. Nie to. To jest to. Nie, to też nie to. O, jest. Będą właśnie linie 164, będzie mieć dodatkowe kursy łączące Wilanów z ulicą, z tam częścią na Calowej, natomiast tam autobusy nie mogą być dłuższe niż 9 metrów, więc takie też i tam będą jeździć. W skrócie, na ten odcinek po prostu autobusy dłuższe się nie mieszczą, a ten odcinek potrzebuje większej komunikacji. Dlatego też ten odcinek będzie mieć komunikację bezpośrednio do metra Wilanowska, a żeby na tej relacji autobusy jeździły w miarę i tak często, czy tutaj co godzinę, będą jeździć autobusy krótsze na trasie właśnie Wilanów i tutaj do Calowej. Więc takie są plany. Na kursach dodatkowych, tych na tej skróconej trasie, będą jeździć autobusy co godzinę. Natomiast na kursach podstawowych w tygodniu, w godzinach szczytu co 15 minut, a w weekendy poza szczytem będą jeździć co pół godziny, jeżeli chodzi o tą komunikację. Więc tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o takie ciekawostki tutaj bezpośrednio, jeżeli chodzi o zawady. Przechodzimy do linii 192, która łączy de facto dwie linie w siebie, czyli 192 i 239. I teraz zacznijmy, o co dokładnie chodzi. Linia 192, to jest ogólnie, to już wam powiem, że to jest zmiana na plus z mojej perspektywy osobistej, jeździ w ten sposób. I odcinek tutaj Ursynowski głównie się właściwie nie zmienia,
zmieniam, tylko że po prostu później ma taki wyjazd do metro Wilanowska. To jest aktualna trasa, jeżeli chodzi o tą linię, no bo gdzieś pętla musi być. Natomiast linia 239 jedzie zupełnie inaczej, bo linia 239 też jedzie do metro Wilanowska, ale... Nie jedzie do metro Wilanowska. A, no to nawet zapomniałem. Natomiast linia 239 nie jedzie do metro Wilanowska, tylko jedzie tutaj bezpośrednio na ulicę, na przystanek Krasnowola. I później stąd, no to jest jakaś inna, no przejedzie przez całe Poleczki i jedzie później bezpośrednio tutaj właśnie do Ursynowa Południowego, czy tutaj jedzie przez metro Stokłosy. Natomiast plan jest taki, aby po prostu te dwie linie, które de facto są obok siebie i bardzo blisko, połączyć w jedną całość i w ten sposób powstała linia autobusowa 192. Chodzi o to, że i tak linia 192 na odcinku do metra Wilanowska właściwie jeździła pusta. Zgadzam się, jechałem parę razy tym autobusem na tym odcinku. No są ludzie, no ale kto będzie jechać na tym odcinku do metra Wilanowska, jak mamy tutaj metro po drodze w każdym przypadku, więc jakby właściwie to nie ma kompletnie sensu. Więc też dlatego takiego połączenia w tym miejscu nie będzie. Nie do końca rozumiem. Teraz rozumiem. Chciałem patrzeć, że coś nie do końca rozumiem, że chodzi o tę komunikację, dlaczego jeździ w ten sposób. Ale faktycznie jeździ ta linia tak, jak powinna jeździć. Natomiast ważne jest to, że w ten sposób ta część będzie po prostu połączona, a zamiast dwóch linii będzie po prostu jedna, łącząca oczywiście cały czas te same właściwie stacje metra. Więc właściwie zmiana de facto prawie żadna, a po prostu z dwóch linii zrobili jedną, która będzie też częściej, więc to też jest dobra informacja. Ciekawostek takich innych, które mogę powiedzieć z okolicy, jest to, że owszem, tutaj aktualnie ta komunikacja na Poleczkach no leży i kuleje, tak? Natomiast w przyszłości podczas dobudowy dwóch torów na całym odcinku, jeżeli chodzi o połączenia kolejowe pomiędzy Piasecznem a Warszawą Zachodnią, mają pojawić się oczywiście, wiadomo, że na samym odcinku cztery tory, na odcinku z lotniskiem Szczepana nawet będzie ich trochę więcej, bo będzie zjazdu tunelu, więc będzie już 6, to nie? Natomiast pomijając to, za Warszawa Okęcie nie mamy właściwie żadnych przystanków do obwodnicy. Są Dawidy dopiero w tym miejscu. I tu mają się pojawić dwie dodatkowe stacje, czy te przystanki kolejowe. Jeden będzie tutaj w tym miejscu na Poleczkach, a drugi w tym miejscu, z tego co kojarzę. I wtedy ten rejon trochę odżyje, bo będzie mieć więcej komunikacji. Natomiast zanim to się wydarzy, zanim ta inwestycja będzie realizowana, a PLK się do tego raczej nie przygotowuje za szybko, na Wawrze się coś będzie działo, ale Wawer to swoją drogą. Natomiast tutaj na razie tak nie brawo do tego się przygotowują, więc no, jakiekolwiek zmiany na plus tutaj, jeżeli chodzi o komunikację, są zwłaszcza dobrą informacją. Jeżeli chodzi o tą linię, będzie jeździć 120 minut w godzinach szczytu 192 i poza szczytem i w weekendy będzie jeździć co pół godziny. Natomiast trasa skrócona, ważne jest to, że święta, kursowanie tej trasy będzie skrócone na tras Ursynów Południowy Krasnowola, czyli nie będzie po prostu dojeżdżać. No nie wiem, dobra, trudno mi to połapać się właściwie co chodzi. To tak wygląda, jakby odcinek ursynowski cały wylatywał w weekendy, ale chyba jest źle napisane. Kursy skrócone będą jeździć co pół godziny na odcinku Rysynów Południowy Krasnowola, czyli na tym odcinku do Poleczek. Natomiast czy ten cały odcinek będzie nieczynny ten tutaj w weekendy? Wydaje mi się, że nie, że to jakieś dodatkowe kursy, no ale dziwnie to wygląda. Dobra, linia 200 będzie całkowicie zlikwidowana. Ręka w górę, kto kiedykolwiek skorzystał z linii 200, która jeździ nie wiadomo jak często. Ja nie wiedziałem, ja dopóki nie zrobiłem poprzedniego materiału, nie wiedziałem waszych komentarzy i żartów od linii 200. Później zerknąłem na rozkład jazdy. Ja może pokażę, jak wygląda linii 200. WTP. Linia autobusowa 200 jest po prostu memem trochę. Aktualnie. No istnieje, tak? No, ale nie jedzie na bardzo długiej trasie, bo jedzie z dworca centralnego do Pańskiej, czyli jedzie bezpośrednio poza Warszawę, bo wjeżdża do Konstancina. Natomiast linia autobusowa 200 jeździ często. Czytaj, no w szczycie to jeździ co godzinę, ale w praktyce to jeździ rzadziej. Natomiast ciekawostka jest taka, że linia 200, no ty po prostu jeździsz za rzadko, no jakby no, kto z niej skorzysta. No istnieje oczywiście, ale de facto tak dubluje metro po całości. No ono jedzie po prostu nad linią metra, że to kompletnie nie ma sensu. W sensie, sens linii 200 jest tylko łącznie jeden. Konstancin zapłacił, chciał mieć linię do dworca centralnego i ją ma. I kropka. Tyle w temacie. W sensie, jakby wiecie, w swojej miejscowości mieć autobus kierunek dworzec centralny Warszawa,
no to jest prestiż, co nie? Pomijając to, to nie ma żadnego właściwego sensu. Więc tak to wygląda z mojej perspektywy. Jeżeli chodzi o linię autobusową 200, ona jest całkowicie po prostu likwidowana i zastępowana głównie przez linię 251, do której za chwilę dojdziemy. Tymczasem linia 239 zmienia się swoją trasę. Linia 239, jak aktualnie jeździ, już sobie sprawdzamy. A, no to ta linia, którą właśnie przed chwilą widzieliśmy. Jeżdżąca właśnie pomiędzy Krasnowolem a Ursynowem Południowym. No i ona po prostu będzie teraz jeździć na tej nowej zupełnie trasie w zupełnie innym miejscu, czyli łączyć metro Kabaty z Kępą Orzechowską. Orzewską, przepraszam. No tak, Kępą Orzewską. Będzie jeździć co pół godziny. Oczywiście to jest teren już poza granicami Warszawy, więc on jest współfinansowany właśnie przez tą gminę w tym miejscu, czyli właśnie no, tak jak powiedziałem to przed chwilą. Takich linii 200 tam jeździ. Natomiast niemniej w tym miejscu właśnie będzie teraz takie nowe połączenie. Będzie mieć też dodatkowe kursy, jeżeli chodzi o kursy szkolne z dojazdem na przystanek Waflową. Waflowa, no i będzie jeździć właśnie razem z innymi liniami, tam nawet co 15 minut na konkretnych odcinkach, jeżeli chodzi o połączenie Powścina właśnie z metrem Kabaty. Więc to jest chyba według mnie też dobra zmiana, żeby po prostu tutaj jakaś linia autobusowa jeździła jeszcze w nowy sposób właśnie na tej trasie. Tymczasem linia 251 właśnie, która ma zastąpić linię 200, będzie jeździć po prostu na podobnej trasie. W niektórych kursach również tam trochę dalej, czyli do Konstyn Jeziorna Pańska. Natomiast w głównych kursach z Centrum Handlowe Stara Papiernia do metro Wilanowska będzie po prostu jeździć. Czyli zamiast tam pójść dalej jak metro, no to po prostu do metro dowiezie. Jakby to jest całkowicie według mnie sensowna zmiana. Też się połączy oczywiście z tramwajem jak coś i będzie jeździć co pół godziny przez wszystkie dni tygodnia. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o linię autobusową 251. Czy ona gdziekolwiek istnieje teraz? Wydaje mi się, że tak. Tylko inaczej, że No 251 zostaje właściwie takie same. Zmiana jest jedna. No tam nie tylko kursach jedzie dalej. I może częściej jeździ. To chyba takie najważniejsze zmiany. Dobra, dalej 263. Zadeknijmy sobie, jak wygląda aktualnie 263, jeżeli chodzi o linię w Warszawie. 263 jeździ aktualnie na dosyć krótkiej trasie, czyli jedzie z prostej trasy Centrum Onkologii prosto do przystanku Syta. Czy ta jedzie po prostu do Zabat i zawracam. 263 to też jest jedna z tych linii, która w tym miejscu na Wogla sobie może trochę postać w korku, bo ogólnie w ogóle jest zakorkowaną ulicą, bo Zawady całe tam jadą. Gdyby w końcu otworzyli ten zjazd z Powu w tym miejscu, bo tutaj korków nie było, ale go nie otworzyli, więc nie ma. Tam jest taki zjazd wybudowany, tylko go nie otworzyli. Nie pamiętam, o co tam poszło. Natomiast linia 263 będzie jeździć co godzinę, będzie łączyć tak samo jak teraz, a właściwie to nie. Linia 263 to jest przykład, jak tramwaj do Wilanowa nie dotyczy tramwaju do Wilanowa. W sensie jakby no inaczej tego nie podpiszę. Ta linia będzie łączyć Oczyszczalnię Południe z Wilanowem, Pętą Wilanów. Ale całkowicie nie będzie dojrzeć właściwie do nikąd. W sensie zobaczymy, ona będzie się co godzinę i jakby ona w ten sposób będzie funkcjonować, jakby chcieli zrobić, żeby ta linia nie była przez nikogo wykorzystywana. W sensie jako wewnętrzne połączenie, nie wiem, dzieci do szkoły, tam gdzieś w Wilanowie, może jeszcze to ma sens. Ale pomijając to, to ta linia nie dojeżdża do nikąd właściwie. W sensie no ona łączy Zawady, w sensie no ona jeździ tak rzadko, może głównie to jest taki sens. Ona jeździ co godzinę, no ale ona nawet nie dojeżdża do tego tramwaju. Jakby lekko ją wygiąć, żeby dojechało do tego tramwaju, to by było już coś. No a tak to taka trochę, no nic. W sensie, no dajcie mi znać w komentarzach, gdzie ja widzę błąd tej linii. Dobra, dalej linia 264 będzie zlikwidowana na rzecz linii 239. Zerknijmy sobie, jak wygląda 264 i możemy już jej machać na papa, bo w przeciągu najbliższych kilku tygodni ona zniknie. Tak linia właśnie ta wygląda. Ona tutaj dojeżdżała do Kępy Orzewska, jak ona się nazywa ładnie, Orzewska, Okrzewska,
O, do Kępy Okrzewskiej, przepraszam bardzo. Znam jedną osobę, która się nazywa Orzechowska, więc jakby stąd mi to wchodzi. Kępa Okrzewska będzie jeździć, zamiast tej linii właśnie będziemy mieli połączenie bezpośrednio z metrem Kabaty, więc nie będzie dojazdu tutaj do Wilanowa. To jest ta zmiana, jeżeli chodzi o tą linię. Linia 339 jeździ rzadko i będzie całkowicie zastąpiona po prostu przez inne linie, więc ona też całkowicie znika z Warszawy i nie będzie łączyć metra Kabaty z metrem Wilanowska, jadąc po prostu przez Wilanów. Następnie linia 379 również znika, bo po prostu połączenie miasteczka Wilanów z centrum dzielnicy Wilanów będą zapewnione przez tramwaje. Więc linia, jeszcze raz, 379 również znika. Ogólnie wszystkie 300, to znaczy są słabo wykorzystywane. A, to jest moja ulubiona linia. To jest moja ulubiona linia autobusowa. Jak się mogę o niej zapomnieć? Dobrze, ja muszę Wam przedstawić jeszcze raz linię autobusem 379, proszę bardzo. Nie wiem, czekajcie, WTP sobie nie mam. Linia 379 to jest perełka warszawskiej komunikacji miejskiej. Jakby, no ja inaczej jej nie nazwę. To jest linia jadąca na trasie Sarmacka-Wilanów, gdzie jedzie w jednym kierunku i uwaga, jedzie raz w ciągu doby jeden kurs. I możecie się zdziwić, tak, w weekendy nie kursuje. Więc tak. Jakbyście się zastanawiali, jakim cudem ten twór istnieje, to jest dowóz dzieci do szkoły. Natomiast pomijając to, to kompletnie nie ma sensu. No ale istnieje coś takiego. Jeden kurs w ciągu doby. No także no, teraz to nie będzie miało kompletnie sensu. To się chodzi o to, żeby stąd całe dzieci po prostu z miasteczka Wilanów dowieźć do Wilanowa, no ale. Ja nie wiem, czy to miało sens stworzenie specjalnej linii dla czegoś takiego. Dobra, idziemy dalej. Linia 501 będzie zlikwidowana. Zdziwionko, jakim cudem linia 501 może być zlikwidowana? No wystarczy sobie. Czekajcie, co? A, to nawet już jej nie ma. Już jej nie ma podczas tej aktualnej zmiany. No tak czy siak, linii 501 nie będzie, jeżeli chodzi o to. Więc jakby ja już ją chciałem wcisnąć, ale widzę, że 501 już aktualnie nie mam. Więc coś mi musiało ominąć w międzyczasie. Ja sprawdzę, czy ona jest na WTP. Czekajcie, 501 chyba nie ma jej. W którymś momencie musiała zniknąć. No. No dobra, no to tak czy siak, linia 501 jest zlikwidowana. Zastąpimy oczywiście wszystkie tramwaje na tej trasie, więc po prostu w tym miejscu jej nie będzie, no bo tramwaje będą miały większą pojemność. 517 będzie wycofana z aktualnego kursowania, bo aktualnie 517 ma trochę tamtych kursów. 517 oni zmieniają właściwie przy każdej zmianie czegokolwiek. Jakby zmieniają metro, to 517 się zmienia. Pomimo tego, że 517 no jest linią łączącą Ursus z centrum Warszawy, więc jakiekolwiek zmiany tej linii przy jakichkolwiek inwestycjach, które są gdziekolwiek obok, tak by kompletnie według mnie nie mają sensu. No ale tak robią, więc linia 517 zmienia kolejny raz swoją trasę. Teraz zamiast zjeżdżać na dół na Powiśle, będzie na Torwar. I często nie dojeżdżają do tego torwaru jednak, bo tam jak na torwarze jest parking zajęty, to jednak jedzie na inny przystanek. No tak czy siak, linia po prostu będzie kończyć swoją trasę w centrum Warszawy na placu Trzech Krzyży. To jest taka podstawowa zmiana. Plus i minus jest taki, że jakby jest linia krótsza i będzie dzięki temu większa częstotliwość, bo ma jeździć też częściej po południu. Jeździ aktualnie w godzinach szczytu od 7,5 minuty do 10 minut, natomiast poza szczytem i w weekendy jeździ co 15 minut. Natomiast minus jest taki, że na placu Trzech Krzyży przystanki są niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami na pętli, więc no tam jest bardzo wysoki podjazd i trzeba zrobić dosyć dużego kroka, bo tam po prostu podczas tej przebudowy nie dostosowali tych przystanków. Czemu? Tak, chodziło o ten bruk, który jest zachowany pod ziemią, więc dlatego tak to wygląda. Natomiast no, to jest taki chyba największy minus, jeżeli chodzi o pętlę na placu Trzech Krzyży. Idziemy sobie dalej, jeżeli chodzi o linię 518. Walczyli, walczyli i wywalczyli. Przynajmniej inaczej. Chyba wydaje mi się, że to jest zmiana w ZTM, w sensie, co by się nie działo w konsultacjach społecznych, to chyba 518 było od razu z góry spalone, że nie będzie jeździć na trasie do placu Trzech Krzyży. No ja rozumiem ZTM po części, ale zostawienie pojedynczych kursów 518, jeżeli mogło istnieć coś takiego jak ta linia, którą Wam wyczytałem, czytaj te 379. Jeżeli istniało 379, to 518 na spokojnie mogłoby dalej istnieć, przynajmniej w kursach konkretnych na trasie właśnie bezpośrednio do placu Trzech Krzyży. No ale w związku z tym, że tam jest, teraz będzie 517 kończy swoją trasę, no to ta linia po prostu zmienia swoją trasę i będzie jeździć tylko i wyłącznie do przystanku Bielańska, dojeżdżając rzecz jasna również do metra Ratusz Arsenał.
Natomiast no, większość kursów i tak będzie skrócona do metro Marymount, czyli te kursy co 10 minut. Natomiast pozostałe kursy do Bielańskiej będą jeździć przez cały dzień, przez cały tydzień co 20 minut, niezależnie od tego, jaka to będzie godzina. Więc tak to będzie wyglądać. Białęka będzie połączona od Sztajn Nowe Dwory z centrum bezpośrednim autobusem, pomimo tego, że i tak mają już aktualnie tramwaje, które według mnie są całkowicie wystarczające, no ale jak coś, mają też takie rozwiązanie w formie linii autobusowej, która już teraz nie przejedzie całym Nowym Światem, więc się nie połączy z metrem, nie połączy się z tramwajami. To były te główne argumenty. Przesiadka jest ZTM, mówi, że macie przesiadkę na Marymoncie, wsiadajcie do metra i jedźcie po prostu sobie do tam, gdzie potrzebujecie, na M2, do tramwajów na Alei Jerozolimskich. No, macie metro, no jakby po co musicie jechać autobusem i jeszcze korkować Nowy Świat i krakowskie przedmieście. Przynajmniej takie jest zdanie ZTM-u. Tymczasem linia 520 zmienia swoją trasę i tutaj muszę już się posiłkować z informacjami, jakie mamy aktualnie, jeżeli chodzi o tą trasę, jak ona aktualnie jedzie. A, no bo aktualnie linia 520 jedzie do Placu Bankowego, a zmian jest taki, że przez to, że teraz nie będzie linii 200 na Dworcu Centralnym, to po prostu można tę linię wyciągnąć do Dworca Centralnego, zamiast ją tam dalej pluć Marszałkowską i dublować ją z metrem. Minus jest taki, że przez to ta linia nie ma bezpośredniego połączenia z M2, czy to jest z drugą linią metra. I to faktycznie ma trochę sens, bo znaczy inaczej, linia 520 aktualnie po pierwsze łączy się z pociągami w bardzo wygodny sposób na PKP Gocławek. No i po drugie łączy się oczywiście z M1. Natomiast pomijając to, z M2 faktycznie mało brakowało. Gdyby tą linię wykręcić tak, żeby ona no wjechała na centralne, przejechała, ale przejechała jeszcze przez metro Świętokrzyska, to sądzę, że nie byłoby właściwie żadnego słowa przeciwu. Natomiast przez to, że ona aktualnie no, omija ten odcinek i nie dojeżdża do drugiej linii metra, to faktycznie jest to trochę na minus, bo w ten sposób nie ma dobrego połączenia z drugą linią metra, jeżeli chodzi o tamten rejon. Tymczasem linia 522, uwaga, zdziwienie, zostanie zlikwidowana, więc ona całkowicie, która dubluje tramwaje w 110%, jak nie 200, będzie zlikwidowana. Dalej linia E2 pozostaje. I linia E2 właściwie pozostaje w takiej samej treści jak wcześniej. Czy ja tu E2 znajdę? Nie jest E2. Jest jeszcze E1 zostało. No linii tych ekspresowych jest już bardzo mało, to faktycznie trzeba przyznać. Linia 2 jedzie na dosyć ciekawej swojej treści, bo jedzie prosto z Wilanowa dalej do metro, tuż Arsenał. Tu jeszcze jak widzicie z jakimś bajerem. Natomiast linia E2 cały czas będzie jeździć na tej całej swojej trasie do Placu Bankowego, z tym, że będzie jeździć tylko wyłącznie w godzinach szczytu porannego co 10 minut. I teraz pytanie, czy tu cokolwiek się zmieniło, bo mi się wydaje, że E2, może jeszcze się poposiłkujmy z WTP, jeżeli chodzi o tą linię. Wydaje mi się, że ona już aktualnie tak jeździ, w sensie, że tutaj właściwie większych zmian nie mamy. No, kursy do Wilanowa, no nie, jeździ jeszcze w południowym szczycie. No to teraz nie będzie południowego szczytu, tylko wyłącznie poranny szczyt, no bo faktycznie poranny szczyt jest bardziej skumulowany w jednym miejscu, czyli od godziny 6 do 8, a popołudniowy szczyt jest trochę bardziej rozłożony. No niemniej, no to takie zmiany, jeżeli chodzi o te bajery. Ja nie mogę, tu jest utrudnień na tej linii, jała. Dobra, no to takie są zmiany, E2 jakimś cudem zostaje. W sensie chodzi o to, żeby po prostu mieszkańcy przy pętli Wilanów mieli szybkie połączenie. No i cały czas większych przystanków w ogóle nie będzie na trasie. No i na koniec zmiany dla linii 724 i 742, tak jak już to mówiłem nie jeden raz, to są zmiany na plus. Po co tułać te linie do metro Wilanowska, jak można po prostu dociągnąć do metro Kabaty i w ten sposób te dwie linie po prostu będą się nawzajem uzupełniać, będą jeździć oczywiście z taką samą częstotliwością jak aktualnie, czyli rzadko, natomiast będę po prostu sobie jeździć na trasie krótszej. No i na koniec, jeszcze zanim przejdę do jakichś moich osobistych opinii na temat tego, przejdziemy sobie do takiej prezentacji, która jest tutaj na samym dole. Jak sobie klikniecie to wam się właśnie wyświetli to coś takiego. Co zmienia tramwaj? No to tak, w ciągu doby przed budową było z trzech linii autobusowych 522, 519, 501, 16 kursów w ciągu doby. Natomiast teraz po budowie tramwaje będą miały 30 kursów w ciągu godziny. 19 oczywiście się pojawi później. Natomiast niemniej dalej tych kursów będzie więcej niż aktualnie. Jak widzimy, 16 oczywiście tutaj będzie mieć całkiem ich dużo. No i tu też mamy informację, jeżeli chodzi o to, że tramwaje mają dojechać właśnie z Wilanowa do centrum w poniżej 30 minut.
Z tym jeszcze opowiem dokładnie, jak to będzie wyglądać, żebyście wiedzieli. Natomiast jeżeli chodzi o te zmiany, to tak, jeżeli chodzi o liczbę miejsc, bo to faktycznie się dość mocno zmienia, linie te autobusowe łącznie miały 2000 miejsc w przeciągu godziny, natomiast tramwaje będą miały 3 razy więcej, czyli 6000 miejsc mniej więcej, więc całkiem nieźle, zakładając, że autobus ma po jedno 125 miejsc i jest zawsze przegubowy, a tutaj mamy, a tramwaj ma linię, ma łącznie 200 miejsc. Nie muszę wam mówić, że Hyundai mają więcej miejsc i niektóre autobusy przygubowe mają również więcej miejsc, bo już o tym kłóciłem w komentarzu pod ostatnim filmem z tramwaju do Wilanowa, więc faktycznie zerknąłem sobie, jaka jest też pojemność, jeżeli chodzi o nie tylko łącznie tramwaje, ale również jeżeli chodzi o autobusy. Natomiast co ważne jest? Ważne jest to, że te trzy linie tramwajowe będą jeździć, tak jak powiedziałem, w szczycie co 2 minuty na odcinku Dolnego Mokotowa. Do Wilanowa będą jeździć co 2 bądź 4 minuty w szczycie. No i oczywiście 19 się pojawi dopiero po uruchomieniu odcinka na ulicy Świętego Bonifacego, czy tej do pętli Stegny. 19 będzie łączyć tą część Dolnego Mokotowa z metrem, jak i również oczywiście z Jana Pawła II i będzie też łączyć całą pętlę Stegny, bo tam trochę tych mieszkańców jest okolicy. 14 będzie łączyć metro Ochotę i Wilanów, natomiast 16 będzie główną trasą po prostu dowozową, po pierwsze z Wilanowa do centrum i przesiadki na trasę Łazienkowską, Aleje Jerozolimskie, Świętokrzyską, czy trasę WZ, no i rzecz jasna również na pierwszą linię metra, więc to są główne założenia, jeżeli chodzi o linię 16. Jeżeli chodzi o obsługę miasteczka Wilanów, tutaj będą dwie linie tramwajowe, czyli jak powiedziałem, 16 i 13 jeżdżące całkiem często, razem co 2,5 minuty mniej więcej w szczycie. Natomiast linia 217 pozostaje w takim układzie, jak aktualnie wygląda, jeżeli chodzi o budowę tramwaju do Wilanowa. Czy tutaj będzie jeździć pomiędzy metrem Imielin, a metrem Wilanowska. Będzie łączyć całą część, jeżeli chodzi o miasteczko Wilanów, po prostu z dwoma stacjami metra. Dzięki czemu miasteczko Wilanów będzie mieć cały czas jedną jeszcze linię autobusową, taką bezpośrednio przejeżdżającą przez całą środek, a jednocześnie będzie mieć po prostu wybór, jeżeli chodzi o to, czy chcemy jechać szybko i szybko do metra, czy jednak wybierzemy tramwaj do centrum Warszawy bez przesiadki. No i w ten sposób będzie można po prostu wybierać. Ja osobiście nie wiem, co bym wybrał, natomiast patrząc na to, połączeniem autobusu i metra jest minimalnie dłużej niż tramwaju. Z tym, że ma tu jeden haczyk, o którym powiem na sam koniec filmu. Natomiast pomijając, to też będzie oczywiście linia 163 i 319. 319 dalej nie kursujące w weekendy. ZTM, włączcie 319 do każdego dnia tygodnia, nie tylko w tygodniu. Ja wiem, że będzie już jeździć o każdej godzinie w ciągu dnia, no ale dalej. Co 15,5 godziny 319 będzie funkcjonować, czyli połączenie Wawra, Wilanowa i Ursynowa. Natomiast linia 163 co 15 minut każdego dnia. No i to jest bezpośrednie połączenie właśnie metra Imielin z Branickiego w tym miejscu, czyli na Branickiego te linie autobusowe sobie funkcjonują. Według mnie idealnym rozwiązaniem byłoby to, żeby tramwaje w tym miejscu, czyli tramwaje kończące aktualnie swoją trasę właśnie w miasteczku Wilanów, miały możliwość skrętu w prawo i właśnie wjechania na ulicę Branickiego i dojechania do metra Imielin. Bo w ten sposób ewentualnie dociągnięcie tam dalej do Powścina i dojazd do metra Kabaty. Coś inaczej, chodzi o to, że to jest bardzo krótki odcinek. Ursynów chyba nigdy nie będzie mieć tramwaju w ten inny sposób niż po prostu dociągnięcie do metra. Natomiast to byłoby świetne bezpośrednie połączenie Wilanowa z metrem i w ten sposób tramwaje, które by jeździły na tej nowej trasie, byłyby zapełnione w każdym przypadku w obydwu kierunkach, bo w zależności od tego, gdzie mieszkaniec po prostu wsiadałby do danego tramwaju, miałby do wyboru albo jechać do metro Politechnika, albo jechać do metro Politechnika, albo jechać do metro Imieni. I w zależności od tego, gdzie by miał szybciej, by po prostu to wybierał. Natomiast to jest oczywiście nierealne i dlatego też na takiej relacji będziemy mieli na razie autobusy. Jeżeli chodzi o zawady, połączenie zawad z resztą części, jeżeli chodzi o Warszawę, będzie oczywiście, jeżeli chodzi o tramwaj. Natomiast do tramwaju będzie dojazd poprzez dwie, a właściwie trzy linie autobusa. Po pierwsze i głównie to będzie linia 163, tak jak powiedziałem, jeżdżąca podobnie jak 217 na trasie właśnie od metra Wilanowska do metro Imielin, więc bardzo podobny kurs, tylko że po prostu bardziej tutaj też jechać przez same Stegny i Sadybę, no jadąc oczywiście przez całe Zawady i oczyszczalnie Południe. Natomiast linia z kolei 263 będzie podobną linią, tylko że będzie nie łączyć się z żadną linią metra ani tramwajową.
czyli jak ja powiedziałem, to bez sensu. No i linia 164 będzie funkcjonować na skromnej trasie, tak jak już wcześniej to już mówiliśmy, właśnie docelowej, z tym, że docelowej tylko będą jeździć kursy autobusów na krótszej trasie, czyli z Wilanowa, te 9-metrowe, natomiast na pełnej trasie, a właściwie na pełno przesuniętej trasie będą jeździć na odcinku z Wilanowskiej, z metra Wilanowska, właśnie bezpośrednio tutaj na Kępę Zawadowską. Więc ogólnie połączenie Zawad według mnie po zmianach, głównie jeżeli chodzi o linię 163 i głównie przez 163, będą po prostu całkiem niezłe, bo 163 będzie jeździć co 15 minut każdego dnia tygodnia, 164 będzie jeździć też co 15 w godzinach szczytu, więc w ten sposób co 7,5 minuty będą mieli autobus po prostu kursujący do metra i tramwajów. Następnie, jeżeli chodzi o ciąg Alei Wilanowskiej, tu będzie całkiem dużo tej komunikacji, bo na Alei Wilanowskiej oczywiście wiadomo, że będą przecinane przez tramwaj. Natomiast aktualnie do momentu, kiedy powstanie czwarta linia metra, będziemy mieli autobusy linii 251 i 519 jeżdżące razem co 15 minut mniej więcej. Będą łączyć właśnie Powścin Wilanów z metrem Wilanowska. 164 będzie też jeździć, tak jak powiedziałem wcześniej, i 217 prosto do metra Wilanowska i do metra Imielin. Więc ogólnie na Alei Wilanowskiej będzie cały czas całkiem dużo autobusów jeżdżących prosto do metra. Jeżeli chodzi o Powścin, no to Powścin ma właściwie tylko łącznie zmiany na plus, bo będzie mieć bardzo dużo nowych linii jadących prosto do metra Kawaty. W sensie nowych, starych, bo linie 7 po prostu będą jeździć tam tak samo rzadko jak wcześniej jeździły, czyli co godzinę, no ale będą jechać do metra Kawaty bezpośrednio. Linia 139 i 239 razem jeżdżące co 15 minut będą jeździły do metra Kawaty i będą ładnie łączyć Powsin. No i Powsin będzie mieć też bezpośrednie połączenie z metrem Wilanowska w formie linii 519 i 251. I teraz pytanie moje jest jedno, czy ja coś tu pokręciłem. Tak, ja coś pokręciłem, przepraszam bardzo. Wróć, ja was przed chwilą poniosło mnie. Więc teraz jeszcze raz, nie będę już tego zmieniać w poprzednim filmie, jeszcze raz wytłumaczę. Linia 519 nie będzie jechać do metra Kabaty, tylko do metra Wilanowska. Przepraszam bardzo was za ten błąd mój osobisty. Źle na to zetknąłem, dzięki czemu cały czas będzie obsługiwać ten pozostały odcinek łączący Wilanów de facto z Powsinem. Czyli będzie po prostu też dodatkową linią jeżdżącą bardzo często Aleją Wilanowską. To jest według mnie zmiana na pewno na lepszy plus, jeżeli chodzi o pozostałą część Wilanowa, bo będą mieli dzięki temu cały czas linię pośpieszną, nie tylko wewnątrz Powsina, tylko po prostu na dłuższym odcinku i też taka krótka linia chyba nie miała tak dużego sensu. Więc tu faktycznie, aż przepraszam, 519 trochę przekręciłem poprzedniej części. Tymczasem, jeżeli chodzi o inne elementy, ja tamten fragment poprzednio wytnę, więc teraz nie będziecie wiedzieć, ale poprzednio się pomyliłem i powiedziałem, że do metra Kabaty jeździła ta linia. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe elementy, to jest też linia 251, która będzie też jeździć na takiej podobnej trasie, tylko będzie po prostu jeździć z wcześniejszego odcinka tam dalej z Konstancina. No i mamy też obsługę Stegin i Sadyby. Tu będą zmiany, bo aktualnie nie będzie linii 19, ale będziemy mieli już linię autobusową 131, 108 i 163. Linia 108 będzie kończyć się co prawda na Stegnach, ale po przesiadce do linii 163 będzie można pojechać dalej do metra Wilanowska. Obydwie te linie będą się rozjeżdżać, jedna w kierunku Zawady, druga w kierunku EC Siekierki, natomiast linia 131 będzie sobie przejeżdżać obok Wiertniczą i dalej ulicą Powścińską, tak aby po prostu to wszystko ominąć i pojechać prosto do Dworca Centralnego. Na razie natomiast do momentu, kiedy nie będzie oddana do użytku pętla Stegny, 19 jeszcze nie będzie, natomiast linie pozostałe będą cały czas kursować, czyli linia 163 do metra Wilanowska będzie jechać objazdami jak linie pozostałe w tym miejscu, natomiast linia 108 po prostu będzie kończyć swoją trasę aktualnie na Świętego Boniwacego bez skręcania i wjazdu do samej pętli Stegny. Osiedle Bernadynska, jeżeli chodzi o obsługę komunikacyjną w tym miejscu, będzie trochę inaczej realizowane. Będzie mieć oczywiście trzy linie tramwajowe docelowo, czyli 14, 19 i 16. Będzie też linia 162 funkcjonująca właśnie na tym odcinku od EC Siekierki dalej w kierunku centrum Warszawy. Będzie też linia 130 jeżdżąca na trasie właśnie z EC Siekierki prosto do metra Wilanowska. No i linia 108, która po prostu będzie przejeżdżać obok. Będzie jechać ze Stegen docelowo, rzecz jasna, no i jechać bezpośrednio do EC Siekierki. Rzecz jasna, na razie linia 108 nie dojedzie do Stegien, ani 19 jeszcze nie będzie.
No i na koniec, już prawie kończąc, będziemy mieli zupełnie nowe połączenie, jeżeli chodzi o rejon pod Skocznią, czyli linia 130, której w tym miejscu wcześniej zupełnie nie było, będzie właśnie funkcjonować na nowym odcinku, tutaj razem wspólnie z tramwajami nawet w miejscu, gdzie teraz tramwaj jeżdżą same bez autobusów i dzieje w ten sposób do metra Wilanowskiego, gdzie jak widzicie cały czas jest pełno autobusów i to chyba się nigdy nie zmieni. No i linia 107 będzie oczywiście jechać tutaj na okrągło, żeby można było obsłużyć te pozostałe rejony w tym miejscu. Tu wcześniej nie było żadnej linii autobusowej, więc to jest zmiana na duży plus. No i obsługa Czerniakowa. Czerniaków się zmieni, bo mamy oczywiście tutaj głównie cztery linie tramwajowe, 11, 14, 16 i 19. Natomiast linia 131 nie będzie po prostu dublować teraz 11, jedzie prosto dalej przez Powcin. Takie są zmiany. No i obsługa Powcina właśnie będzie przez linię 131, a 517 będzie jedyną, a nie będzie dwa, będzie, będą dwie linie kończyć na Placu Trzech Krzyży. Jedno to będzie 517 i drugie to będzie 108. Natomiast sama 131 będzie po prostu przejeżdżać przez Powcin i w ten sposób będzie to obsługiwać. No i obsługa Krasnowoli będzie teraz realizowana przez linię 192 zamiast 239. Czyli jak powiedziałem wcześniej, będzie po prostu funkcjonować razem w połączeniu tych dwóch linii bez dojazdu do metro Wilanowska, tylko przez metro Stokłosy, Imielin, Natolin i metro Kabaty. No i tak mniej więcej to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o zmiany komunikacyjne w Warszawie. Jest tego od groma. Ja jestem bardzo ciekawy waszych wszystkich komentarzy, co sądzicie o wszystkich tych zmianach. Ja wiem, że ten film się pojawi w nocy, bo u mnie na zegarku jest 23:30. Ja ten film już nagrywam od ponad półtorej godziny, z tego co mi się wydaje. No przynajmniej co ponad jest godzina, ale chciałem wam dokładnie przeanalizować mniej więcej, chociaż pokrótce i tak de facto, nie, więc tak dokładnie to nie było. Te wszystkie linie autobusowe i tramwajowe po zmianach. Dzisiaj, czy tutaj we wtorek dla was, pojawi się jeszcze trochę filmów. Będzie po pierwsze film z budowy, budowy Warszawy Zachodniej. A z kolei w środę będzie kolejny film z tramwaju do Wilanowa i filmów z tramwaju do Wilanowa, jeżeli chodzi o testy, które tam są realizowane. Będziecie mieli w najbliższych dniach naprawdę całkiem dużo, więc się spodziewajcie tego, że tych filmów będzie całkiem dużo. I do oddania do użytku samej trasy tramwajowej będzie tego jeszcze dużo. Kiedy otworzą tramwaj do Wilanowa? Ja wam tego nie powiem. Poczekamy jeszcze, czekamy na oficjalną datę, zobaczymy, kiedy faktycznie dostaniemy informację, kiedy tramwaj będzie oddany do użytku. Mogę wam tylko wyłącznie powiedzieć, że raczej to jest kwestia kilku tygodni, góra kilku tygodni. No i rzecz jasna, jak będzie oddawana do użytku nowa trasa tramwajowa do Wilanowa, będzie transmisja na żywo z samej uroczystości otwarcia. Chociaż z tego co wiem, nie będzie raczej uroczystości, tylko po prostu tak samo jak na Gagarina, po prostu pierwsze tramwaje pojadą rano o godzinie 4 nad ranem prosto do Wilanowa. Natomiast na koniec najważniejsze informacje, czyli po pierwsze, dlaczego te tramwaje, tak jak już mówiłem, nie jeden raz w tym filmie, one będą jeździć w 30 minut do centrum Warszawy z Wilanowa, no ale na razie jeszcze nie. Zwróćcie uwagę, że budowa na razie wygląda w ten sposób, że my mamy co prawda gotową inwestycję, ale tylko jeżeli chodzi o część tramwajową główną. Nie ma po pierwsze pętli stegny jeszcze w ogóle wybudowanej. Nie ma właściwie na większości inwestycji drugiej jezdni Jana III Sobieskiego, nie mówiąc o Belwederskiej czy Alei Rzeczpospolitej. Mamy tam jedną jezdnię. Więc siłą rzeczy tam jest jeszcze budowa. I ta budowa ma się dopiero zakończyć na przełomie 3 i 4 kwartału 2025. Czyli de facto za rok dopiero. Więc zanim ta inwestycja się zakończy za rok, to my jeszcze sobie trochę poczekamy. Więc dlatego też ta inwestycja tramwaju do Wilanowa, chociaż tramwaje pojadą, nie będzie jeszcze w pełni, na pełnej przepustowości. Dlaczego? Po pierwsze, mamy nowy terminal krańcowy, który muszą obyć się z nim motorniczowie. Nawet jeżeli te są testy realizowane, będą specjalne szkolenia, tam się jeździ zupełnie inaczej niż gdziekolwiek w Warszawie. Wyjazd z terminala odbywa się na innej zasadzie. Wyjazd jest mega prosty, ale wyjazd jest zupełnie na innej zasadzie realizowany. Są specjalne sygnalizatory, które trzeba podjeżdżać w specjalny sposób. To jest zupełnie nowość, której w Warszawie nigdzie jeszcze nie mam. Jak to będzie funkcjonować, powiem wam w specjalnym filmie z tego terminala, bo jest to zupełnie nowy system, który działa na podstawie logiki i po prostu będzie trzeba przeszkolić cały personel. To jest jeden z elementów. Drugi element, który jest oczywiście też w tym aspekcie, to jest rzecz jasna brak priorytetów.
Tramwaje teraz nie będą jeździć bez zatrzymywania się na czerwonych światłach, bo po prostu nie ma jeszcze priorytetów. Priorytety są dopiero wprowadzane na trasach tramwajowych po zakończeniu całej budowy. No, tramwaj na Winnicy to jest w ogóle jakaś inna babajer, bo tam ten tramwaj to dojechał, budowa się skończyła, a tych lotów nie było cały czas na Grzmalitów. Natomiast pomijając to, te tramwaje po prostu będą siłą rzeczy stać na światłach na razie. One będą jechać. Nie będą jeszcze w stanie przejechać po prostu całego drogiego odcinka, bo nie ma sensu wprowadzać priorytetów, jak w niektórych miejscach są wprowadzane tymczasowe ograniczenia prędkości, bo to jest cały czas plac budowy. Tramwaj jedzie po placu budowy. Priorytety są wprowadzane na trasę, która jest gotowa, tak, żeby po prostu zaprowadzić to raz, a nie zamieniać co chwilę po prostu konkretne rzeczy. Więc te tramwaje przez najbliższy rok nie będą najprawdopodobniej jeszcze gdzieś na pełni mocy, a przynajmniej przez najbliższe pół roku. Także to jest, jeżeli chodzi o tą szybkość budowy, szybkość przejazdu tramwajów. Ale i tak będą szybsze niż samochody i autobusy jadące w korkach. To chyba jest oczywiste. Drugi element to jest wprowadzenie nowej komunikacji w życie. W przeciągu najbliższych 2 tygodni, może to powiem w ten sposób, w przeciągu najbliższych 2 tygodni tramwaj do Villeneuve będzie oddany do użytku. No może 3. No tak czy siak, w przeciągu najbliższych 3 tygodni będzie oddany do użytku tramwaj do Villeneuve. Wraz z nim ruszą 2 nowe linie, 14 i 16 prosto do miasteczka Villeneuve. I kilka dni później zaczną się likwidacje linii autobusowych. Nie tak jak wcześniej, zatem mówił, że dopiero kiedy się zakończy budowa, bo okazało się, że ta budowa się zakończy za rok. Więc oni, czekaj, my tak tego długo nie pociągniemy. Więc ostatecznie wyszło, że tramwaje do Villeneuve ruszą w przeciągu tam tych kilku tygodni, a później, kilka dni później, będą się rozpoczynać cięcia tramwajowe. Jakie wyglądają te cięcia tramwajowe? No tak, najpierw zaczynam się cięcia tramwajowe od... Czekajcie, gdzie ja to miałem? Bo tu były informacje, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Najpierw rozpoczną się cięcia od tego, że będzie zlikwidowana linia tramwajowa 35, to się stanie od razu z uruchomieniem 14 i 16, a później w przeciągu kilku dni będzie zlikwidowana linia 522, a 519 będzie zrealizowana na kursie skróconym, czyli będzie jeździć tylko łącznie na odcinku metro Wilanowska po wsi, nie będzie dojeżdżać po prostu do części śródmiejskiej. To będą pierwsze zmiany, jeżeli chodzi o to, a później w przeciągu kolejnych tygodni albo też kilku dni, będą zrealizowane wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o komunikację autobusową. Pomijając to, że nie będzie cały czas pętli stegny, to wszystko ma być wprowadzone jeszcze w tym roku. W 2024 będziemy mieli zupełnie nową komunikację miejską. I o tym trzeba mówić, i o tym trzeba pamiętać, że niedługo wielka reforma Dolnego Mokotowa i Villeneuve zmieni, będzie się wydarzy. Oczywiście jakieś linie autobusowe czy tramwajowe nie zostały umieszczone w tym WIM-ie, to znaczy, że raczej nie będzie jakichś większych zmian, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych linii. Może być zmiana częstotliwości, nie zmiana trasy. Dlatego też najprawdopodobniej, wiedząc z poprzedniej konsultacji społecznych, wiemy, że linia 33 tramwajowa będzie miała obciętą częstotliwość po oddaniu do użytku linii tramwajowej 19. Natomiast nie mamy jeszcze oficjalnej informacji tutaj po zmianach i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja sądzę, że jednak przy tym pozostaną niestety. Ale też wiadomo, że po oddaniu do użytku tramwaju Rakowieckiej, co ma się wydarzyć za mniej więcej 1,5 roku, linia 33 po prostu będzie zmieniona z pętli Kielecka. Tramwaje po tej linii będą jechać po prostu prosto do Villeneuve i nie będzie jej podziału na 19 i 33. Po prostu wszystkie kursy 33 będą jeździć prosto na pętle stegny. I też pewnie najprawdopodobniej wtedy będzie uruchomiona część kursów wariantowych na linii 14 bądź 33, jadących tylko i wyłącznie na trasie stegny prosto do pętli Kielecka, tak aby tylko dojechać do metro Polemokotowskie. Natomiast to są daleko idące kolejne zmiany. Ja wiem, nawet dostałem informację, jak w przyszłości mają tramwaje pojechać dalej, za terminal krańcowy na miasteczku Wilanów, prosto do pętli przy obwodnicy południowej Warszawy i że w później w przyszłości do Powsina. Ale dalsze te inwestycje, do Powsina to już są po 50 roku, a do Powsina, tam do obwodnicy ma to powstać do 50 roku, bo po prostu chodzi o to, żeby powstała pętla na tramwajach również do jednokierunkowych, bo aktualnie plan jest taki, żeby zakupić trochę nowych tramwajów, pewnie wy wiecie o tym. Nie pamiętam, na czym stanęły te przetargi, ale plan jest taki, żeby Warszawa kupiła dużo tramwajów jednokierunkowych z dużą ilością miejsc siedzących. Bo trzeba pamiętać, że nasze społeczeństwo się niestety starzeje, a w związku z tym więcej osób potrzebuje jechać komunikacją i siedzieć. Nie tak jak ja w tym miejscu aż tak wygodnie, ale po prostu, żeby siedzieć i jechać. Więc dlatego też ma być zakupione więcej tramwajów właśnie z większą ilością miejsc siedzących. Tymczasem, no tak to wygląda. Ja wam tylko łącznie mogę powiedzieć jeszcze w temacie tramwaju do Villeneuve na koniec tego materiału. Jeżeli chodzi o te wszystkie zmiany, ja osobiście uważam, że właściwie
prawie wszystkie, patrząc z mojej perspektywy, te zmiany są na plus. No, tych trochę linii pozostaje na tej samej trasie, które po prostu będą całkowicie nieruszone, jeżeli chodzi o te zmiany. Jedną z tych linii, która będzie pośpieszna cały czas jadąca przez Mokotów, to jest chociażby linia 503, bo ona de facto jedzie na Ursynów. Natomiast według mnie to są zmiany na plus. I to, że faktycznie linia 15 pozostaje na swojej trasie, linia 35 znika, ale de facto pojawia się w formie 16, po prostu numeracja będzie po prostu lepiej poukładana. Marszałkowska będzie mieć jeszcze więcej linii tramwajowych, będą tam tramwaje jeździć częściej niż co minutę pewnie, więc będzie lepiej niż na dwójce. Ale tam po prostu tych linii tramwajowych, jak dobrze pamiętam, będzie około 7. To są po prostu zmiany na czysty plus i ta część Warszawy będzie dobrze skomunikowana. A właściwie bardzo dobrze. Natomiast na koniec materiału wam tylko jeszcze powiem, jakie będą przed nami jeszcze filmy. Z tramwaju do Wilanowa w jutro albo pojutrze pojawi się... znaczy jutro, bo tego samego dnia nie będę puszczał dwóch filmów z Wilanowa. Natomiast jutro pojawi się film z budowy tramwaju do Wilanowa, jeżeli chodzi o przejazd czterech Hyundaiów na całej trasie. Będzie jeszcze film z drona FPV, będzie film z terminala krańcowego, jak działa i funkcjonuje. Tyle będę mógł powiedzieć, bo jeszcze jestem w trakcie konsultacji z tramwajami warszawskimi. Ile informacji mogę powiedzieć, bo mam nagrane to właściwie od każdej strony, natomiast nie wszystko mogę pokazać tak samo jak na zachodnie, nie wszystkie wam pokazuję, jeżeli chodzi o budowę i jakieś różnego rodzaju ciekawostki, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Natomiast jak dowiem się, co mogę powiedzieć, bo jest tego po prostu od groma. Jak tam się spędziłem parę dni, więc jakby wyciągnąłem tych informacji mnóstwo. Natomiast poczekam, dowiem się dokładnie, co mogę powiedzieć i dopiero wtedy na sam koniec zrobię ten materiał na temat tego, jak terminal krańcowy będzie funkcjonować. Dzięki temu, że ten film cały czas czeka w kolejce, ja zamierzam zrobić swój własny model terminala krańcowego tutaj u siebie w domu z Lego, żebyście zobaczyli, jak wygląda układ, jeżeli chodzi o rozjazdy, jak będą funkcjonować, gdzie będą zlokalizowane tory odstawcze. Muszę to zaprogramować i zbudować. Nie będę mieć tramwajów rzeczy jasno funkcjonujących i jeżdżących po tym, chociaż mam model tramwaju tutaj z tyłu schowany z Lego, ale nie będą to tramwaje, będą to pociągi, natomiast chodzi o to, żebyście zobaczyli, na jakiej zasadzie będzie działać cały ten układ torowy, jeżeli chodzi o dopuszczenie tramwaju na konkretne tory. Bo na górze z drona to całkiem ładnie nagrałem, ale jeszcze nagrać to w wersji tutaj bezpośredniej, sądzę, że to może być ciekawe. Zresztą czegoś takiego chyba jeszcze nikt nie zrobił, żeby przebudować system, który działa na Lego w ten sposób. Więc będę chciał coś takiego zrobić w najbliższych dniach, więc będę się też przy okazji dobrze przy czymś innym bawić. No i tyle. Na koniec zachęcam was do wpadnięcia na otwarcie tramwaju do Wilanowa, zwłaszcza patronów, bo do was będę mieć specjalne gadżety z nowej serii. I tyle. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Jak ten materiał się podobał, to zostawcie go w górę. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami Wilanosza, no i do zostawienia przycisku subskrybuj i tego dziwnego dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych filmów z tej i innych inwestycji. A, rzecz jasna, żeby nie było. Z testu będą jeszcze inne filmy z tramwaju do Wilanowa. Ja wam tylko łącznie powiedziałem część. No, coś musi jeszcze pozostać niewiadomego. Pamiętajcie też, że faktycznie no tramwaje głównie będą tam jeździć na tej trasie. Ale czy tylko i wyłącznie? No, zresztą zobaczcie niedługo. Cześć!